Cześć, z tej strony PsychoCoach, a ty oglądasz serię PsychoPython, gdzie ja uczę podstaw programowania właśnie w języku Python. Dzisiaj zajmiemy się bardzo ciekawym zagadnieniem, mianowicie argumentami funkcji. Znów, jak definiujemy funkcję? Dla przypomnienia, def, nazwa funkcji, powiedzmy, że to jest funkcja i ona może przyjmować jakieś argumenty, na przykład jeden argument, drugi argument. No i w ten sposób definiujemy funkcję, która przyjmuje argumenty, nie? I potem te argumenty oczywiście przy wywołaniu funkcji musimy podać, żeby funkcja wywołała się bez błędów. Ale co jeżeli chcemy przekazać, znaczy nie wiemy ile chcemy przekazać argumentów, nie? Może być na przykład przekazane argumentów, nie wiem, 2, 3, 4, 10 albo 100. Nie wiemy co się wydarzy podczas działania programu. I do tego służy taki argument jak args. Nie wiem, czy się z tym spotkałeś. Na przykład, jeżeli już coś miałeś do czynienia z frameworkiem webowym Django, no to tam można było spotkać. I dzisiaj chciałbym wytłumaczyć właśnie, na czym to polega. Jeżeli nie wiemy, ile wartości będzie przyjmowała funkcja podczas działania programu, to korzystamy z tego args, nie? Czyli damy args. Tutaj gwiazdka args, nie? I potem definiujemy już funkcję. Ja tutaj sobie napiszę prosto funkcję, która będzie właśnie wyświetlała te wszystkie parametry przekazane do funkcji. I teraz piszę sobie wnętrze funkcji, napiszę jakąś prostą pętlę for arg in args, nie? Czyli tak i damy print arg. W tym momencie wyświetliłem sobie wszystkie wartości, które zostały przekazane do funkcji. Sprawdźmy to, czyli wywołamy funkcja i przekażemy kilka tutaj argumentów różnych, nie? Może jeszcze jakiś tutaj string przekażemy, psycho Python powraca, tak? I spróbujemy to wywołać, czyli tak, run module, oczywiście muszę zapisać ten plik. Ja gdzieś tam na pulpicie sobie napiszę, że to jest args. Zapomniałem oczywiście tutaj nawiasów przy funkcji print. Dobra, teraz. No i zobaczcie, co się wydarzyło. Fajnie. Widzimy, że nie musiałem definiować wiele parametrów tutaj. Wystarczyło, że zastosuję ten argument args z gwiazdką i przy wywołaniu funkcji mogę przekazywać wiele, wiele wartości. Bardzo ciekawy temat, więc przeanalizuj sobie to i sprawdź u siebie. Świetna sprawa, naprawdę, mi się to podoba, ale teraz jeszcze spróbujmy coś innego zrobić. To znaczy, zdefiniujemy sobie jakąś listę, tak? Lista z różnymi wartościami, lista, ciach, no i wpiszemy sobie jakieś tam wartości, randomowe, jakieś, ale wpiszemy też fajny psycho, coach. Znów wracam na YouTube, nie? Czyli sobie tutaj przekażemy takie argumenty, ale zobaczcie, że te argumenty są już w formie listy, nie? Będą w formie listy. I teraz przekażemy sobie tą listę jako argument i sprawdzimy, co się wydarzy. Czyli F5, OK. No dobra, ta lista rzeczywiście została przekazana do funkcji, ale zauważmy, że została wyświetlona jako cała lista, nie? A my chcielibyśmy tak jakby przekazać tą listę, ale potem wyświetlić poszczególne elementy z listy. Jak to zrobić? Właśnie przy tym zapisie gwiazdka.args możemy to zrobić. Jak? Wystarczy, że jeżeli przekazujemy taką listę do funkcji, no to damy też gwiazdkę. I teraz sprawdźmy. Run module. Wow, wspaniale, mi się to bardzo podoba, zobaczmy, przekazaliśmy taką listę i teraz wyświetliliśmy każdy element z osobna. Niesamowita właściwość funkcji, przetestuj sobie u siebie to na swoim kompie. Drugą taką opcją, którą możecie spotkać jest co? Keyword arguments i to jest tak jakby quarks, możecie się z tym spotkać, quarks i dwie gwiazdki, nie? Na czym to polega? Zaraz pokażę wam.
Tutaj widzisz, w tej chwili przyjmujemy tutaj parametr gwiazdka.args, już tłumaczyłem, czym to jest, a teraz piszemy dwie gwiazdki quarks, nie? I teraz tak, o co chodzi tutaj? Widzicie, to jest key word arguments. Możecie się domyślić, o co chodzi. I teraz tak, napiszę sobie już od razu kod for item in quarks items i co? Dwukropek print item. Nie? Już tłumaczę, o co chodzi. Ale najpierw wywołam sobie moją funkcję. Wykasuję tą listę, ona jest mi niepotrzebna na razie. I sobie coś tam wywołam. Na przykład 12 przekażę, 34, 56, 34, nie wiem, 90, coś takiego, nie? I teraz tak jakby tutaj przekazuję te parametry do mojego args, nie? A teraz piszę dwa parametry, na przykład x, który równa się 10 oraz y, który równa się 30. Tak? Dobra. I teraz tak, teraz sobie może to wywołam już, nie? Wywołam sobie ciach, ok. I zobaczcie, co się wydarzyło. Teraz przekazałem w funkcji, no tam jakieś tam liczby i one były przekazane do tych argumentów, tak? Możemy sobie podać, ile ich chcemy. A tutaj podałem sobie tak jakby keyword arguments. Keyword arguments. I wpisałem do jakiejś tam zmiennej na przykład 10 i tutaj do zmiennej 30. I tutaj ten, no, to słowo kluczowe quarks zamieniło mi to na słownik. Jak mamy tutaj wynik, widzicie? Zamieniło mi to na słownik. Dlatego to się nazywa keywords arguments. Dodatkowo napisałem tutaj pętlę for, taką zwykłą. I widzimy, że coś takiego for item in quarks. I items, nie wiem, czy pamiętacie, to jest wbudowana metoda w Python, która odnosi się właśnie do słowników. Więc podałem sobie jakieś tam parametry i to by zostało zamienione no, za pomocą tej właściwości funkcji na słownik. Pamiętajcie, żeby podawać to w kolejności, bo jeżeli podam tutaj taki zwykły argument za tymi argumentami keyword, to już mi to nie zadziała. Spróbujmy. No, rzeczywiście nie działa, więc musicie trzymać kolejność. Najpierw przekazujemy te takie, może powiedzieć, gołe argumenty, a potem te argumenty keyword arguments, nie? Więc tak to wygląda. Mam nadzieję, że zrozumiałeś sporo z tego odcinka. Jeżeli nie, to rozpocznijmy dyskusję pod filmikiem. Zostaw subskrypcję, wciśnij dzwoneczek, zalajkuj ten filmik, żeby pomóc mi w rozwoju kanału. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!